Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i nareszcie zapraszam do kolejnej części przygód w grze Anthem. No, z racji przerwy myślę, że zrobimy sobie taki dłuższy odcinek dziś i podzielimy go na dwie części. Na początku trochę pogadamy, bo jest wiele osób, które chciałby zamienić z nami słowo, a później zabierzemy się za jakąś misję, żeby też nie zabrakło akcji, czy też przypomnieć sobie, jak to wszystko wyglądało przed przerwą. Cóż masz dla nas, kolego? Lucky Jack. Keeping busy? You know it. Just had a contract dealing with Scars. I show up and they're messing with a relic. Good thing some buddies jump on the call. We've got elementals swarming, Scars everywhere, then a love-struck Korok shows up. What happened? Teamwork, fancy flying, and one heck of a lucky shot. Next thing I know, the relic's silent, the Koroks has a new friend, and we come out all right. Starting to see where you got the nickname. It could have gone straight sideways, I'm telling you, but that's what family's for. Stronger together, right? Latanie solonie, nie, no, teamwork. It's the best way to survive. Nice to have company, too. More eyes, more ears. And more witnesses when you do something awesome. Like dealing with love-struck Koroks. It's not something you forget. Just wish scheduling the next job was easy. Is there a problem? My buddies and I thought we'd team up on another contract. Last one went well, so why not, right? Now they can't agree which job to take. I just want something logged in the pending contracts report. What are your options? An arcanist looking for a lost vault. Gotta love some mystery. Or the fort needs people to take on hostile wildlife. Guaranteed action there. No, my bylibyśmy za zagadką, tylko jak mu polecimy rozwiąż zagadkę, żeby on nam nie zabrał zagadki. A może polecimy razem? Do you really want to pass up a chance to uncover lost secrets? That's what makes the job exciting, isn't it? All right, buddy, using you as the tiebreaker. Wish me luck. I'm not sure you need it. Yeah, yeah. I'll see you around. Jest zawsze szansa, że coś mu nie pójdzie i będziemy musieli go uratować. No dobra, lecimy na miasto, czy cokolwiek to tam jest. A przypomniałem sobie, że tutaj na miejscu... A, shift działa, ale nasz kolega tak jakby no, miał problemy z szybszym poruszaniem się. Kto jeszcze chciał z nami rozmawiać? O, witaj. Hey, freelancer! Hey. I can't believe I'm talking to you. You're like the most badass freelancer in Fort Tarsus. My name's Neeson. Hello. Hey, aren't you teamed up with that cipher, Owen? Yeah, why? Yeah, no reason. I just thought you might be concerned about that cipher school thing of his. No tak, ale nie. Ex-kobieta. Not at all. Figures he wouldn't want to tell you. Step carefully. He's my cipher. Hey, don't get me wrong. I'm a huge Owen fan. I'm just glad he recovered. What are you talking about? I heard Owen was over-altered in cipher school. Over-altered? Yeah, I just thought you should know what people are saying, right? Thanks, but that kind of information isn't useful. Yeah, I get it. You already knew. But if you ever need any info on anyone else in the fort, I'm pretty plugged in. Yeah, no thanks. No need to close that door. Let's just agree to maybe meeting in the future. Or let's not. Yeah, I got you. Catch you later. Ale to tak za darmo, te rozmowy i tak dalej, to może. Plotki zawsze w cenie, powiadają. O, koleżanko albo koleżanko. Serio, nie? Nie wierzę, że nie chce z nami porozmawiać. Ta gra oszukuje. To tak, lewo, prawo i taki środek. Gdzie misję zaczynamy, chociaż jeszcze zszedłbym tu po schodach, czy będziemy mieli dostępną tamtą część świata? Jak pamiętamy z bety, to Matthias chyba się krył. A tu gdzieś są te dziwne schody, które być może też do osoby, która chce z nami rozmawiać, doprowadzą. Ło, to jaka komnata tajemnic. Dodaj. Z ciężkim sercem potwierdzamy, że gubernator Tick był pasażerem tragarza Hesperus, który został zaatakowany kilka tygodni temu w drodze do Antium. Biuro gubernatora pragnie podziękować mieszkańcom fortu za ich wkład w dbanie o prawidłowe funkcjonowanie miasta bez oficjalnego nadzoru. Specjalna pochwała należy się dozorcy za jego zaangażowanie w ulepszenie naszego domu w trudnych czasach. Bladhof. Dobra. Zapamiętamy. No to jest fajne i niefajne w tej grze, że chcąc się wczuć w fabułę, trzeba jednak, prócz tych rozmów, dorzucić do tego kilka tekstów
I wtedy można się bawić, albo po prostu skupić się na samym gameplayu i rozgrywce, ale no wtedy dobrze jest zaprosić znajomych i bawić się na zewnątrz fortu, bo to też podobno działa całkiem nieźle. Ty, a jak ty się tu przeprowadziłeś? To już gadasz głupotę? Nie słuchaj. Pogadajmy. I know you. You're the hot shot who silenced that shaper thing, yeah? Word travels fast. I keep an ear to the ground. Best way to stay alive out here. Maxine. Call me Max. Welcome to my bar. You're the owner? Am now. Got it off Dusty in a game of cards. Pretty sure he threw that hand. O, specjalnie przegrał bar? You really think he'd bet his entire bar and throw the hand? In a heartbeat. If he ever had a heart to begin with. Dusty managed to lose the deed to his bar and his shirt and the very next morning headed out of town. Only he didn't make it. Oh, hold up a second. What happened to the last owner? He was on a strider to Antium with the governor and it went down. Some say accident, some say a hit. Nobody made it back and the black box went missing. You think Dusty was the target? Or the governor? Dusty owed a lot to the wrong people, but dead men don't pay their debts. The governor? Not really worth the trouble, you know what I mean? Dusty's not the only owner to die in glitch circumstances, just the latest. People think this place is cursed. Nie powinno mnie tu być, no jak? You don't strike me as waiting around for certain doom. Who has time for that crap? I got work to do. Deals don't make themselves. You're doing good work around here, freelancer. I'll get you a tab. First one's on the house. And if there's something you need, maybe I know some people. We'll see. Okay? I tak to się nawiązuje kontakty. To też bardzo fajnie widać, jak te rozmowy wpływają. A gdzie ten drink? Tutaj? Do pełna, jak na koszt firmy. Widać, jak te rozmowy wpływają na naszą reputację, więc warto chyba też je odbyć. Inna sprawa, że wyglądają one trochę jak główne, tak, są na żółto, choć nie wiem, jak to rozumieć. No dobrze, dodajmy coś jeszcze. Myślę, że największym problemem tych tekstów, a także rozmów jest to, że część z nich się pokrywa, tak? Tu mieliśmy informację, czym jest hymn, co już niejednokrotnie mogliśmy wyciągnąć z samych rozmów, czy wcześniejszych treści, jakie poznaliśmy. A to po raz kolejny coś takiego. Zasady cywilizowanego użytkowania przestrzeni. Wszystkie książki muszą pozostać zamknięte. Kubki, talerze należy natychmiast zmywać i odkładać na miejsce. No to w akademiku raczej by nie przeżyli. Żadnych pikli, nie wolno grać głośnej muzyki. Tylko jeden dzbanek serba. To w pokoju zabrania się używania pikli. Masakra, same zakazy, nakazy. Hey, you're a freelancer, right? I've heard things about you. What kind of things? Some of the Arcanists said you stopped a cataclysm. Or a giant Ursix? Or both? That was me, yeah. It was kind of both. Interesting. You're one to watch. I don't want to say too much just yet, but be mindful. A lot of eyes will be on you soon. What does that mean? It means this is the time to show what you're made of. You've got a contract for me. I'm happy to hear it. Not a contract, exactly. Have you ever heard of the Path to Glory? It's like a ranking of Lancers, right? That's not all it is. There are certain rewards offered to those on the path. Rewards offered by who, exactly? The Emperor. Put yourself on the path, freelancer. What you do will matter, I promise. A ile wejście na tę drogę kosztuje, tak? Bo to ja wiem, że nic za darmo. Znamy te zagrywki. Co ciekawe, całkiem sprawnie poszły nam te dyskusje. Jeszcze ty, kolego. Really need better ventilation in the forge. Eta. I told him not to take neck strain lightly. Pojemniki utrudniają ruch pierwszym. Ale to chyba nie jest dla nas nic istotnego. Thank you. For what? For stepping close so you don't impede foot traffic. You were off to the side, so it seemed to make sense. My apologies. I assumed you would recognize me from one of my public safety forums. Sorry, I was not aware those were happening. My name is Perndal Blatch, and I'm the Fort Custodian. I maintain and improve all public works and spaces. Sounds like a big job. It's enormous. I'm seeking public input on an initiative to improve life in Fort Tarsis. Would you care to take part?
I might. Excellent. Please answer the following questions. Do you A, believe the fort needs immediate improvements to function more efficiently, or B, recognize the fort has glaring inefficiencies that must be corrected? Aren't those statements both the same? No. One suggests immediate action, and the other identifies issues, then proposes solutions. I'm not sure the fort wants to change. The fort must change. It's unsafe in so many ways. Take the walking issue, for example. Did you say walking? Yes. People walk and stop wherever they please. This causes stoppages, bumping, and even pedestrian rage. I'm proposing we implement lanes and foot traffic rules of way. I guess it would make walking here more efficient. It will. It's just a matter of applying rewards and punishment to ensure compliance. There will be some resistance, but I've run into that before. Where at? The fountain in the courtyard. People said we didn't need it, but now I'm spearheading the campaign to restore it. How does a fountain make the fort more efficient? The fountain creates a meeting place and instills pride in the community. Happy people are more productive. Is the fountain working? Not at the moment. There's a piping issue. It was nice chatting with you. I'm off to a meeting regarding proper personal equipment in the forge area. Good luck with that. Thank you. It's not easy keeping this fort safe. Dość skomplikowane. Myślę, że te rozmowy idą w jakąś strasznie poboczną stronę, więc ruszajmy pogadać na temat jakichś konkretów. O! To nie miało być misji? Moment. Tu jest zadanie agenta, a misja jest jakby... Jakby tu? Krótka historia pierwszej lancerki Heleny Tarsis. Nie, pomów z... To pewnie z nią pomówimy, ale zobaczmy też, co tutaj słychać. Wykonuj działania wspierające sprawę gwardzistów. Miejsca w forcie jest mało, ale jeśli uzyskasz zgodę gwardii, dostaniesz więcej miejsca na przechowywanie rzeczy przy kuźni. W miarę poprawy sytuacji w forcie zaczną pojawiać się sponsorowane przez gwardię dzieła sztuki oraz przychodnia dla nielancerów. Nagrody za reputację. Okej. No powoli rozmawiamy. Te 500 będzie w naszym zasięgu. My mieliśmy pogadać. Hi, freelancer. Hello. Sentinel, good to see you again. Is it? Isn't it? I don't associate much with freelancers. Okay. Or anyone not a sentinel, really. Well, I hope you don't regret getting to know one of us. Yes, me too. Okay. Can I help you with something? Yes. Well, quietly. I don't technically have permission from my superiors to be contracting you, but there's been an unusual amount of scar activity around nearby Arcana space. Whatever it is, it could be dangerous if the scars get hold of it. Agreed. I'll check it out for you. Good. I mean, good luck, freelancer. Right. No problem. Sprawnie poszło. Akceptuj i wychodzimy stąd. Rozpocznij, a co z pozostałymi rozmowami? To tak... No właśnie, jeszcze tu i na lewo. Nie mówiąc o tym, że jeden z kontraktów krył się w tym miejscu, no i tutaj mamy z kimś do pogadania. Dziwne, bo jeszcze mieliśmy kogoś na południu, ale być może to ten właśnie z kuźni nam się przemieszcza. I tak to wygląda. Matthias, to nie ty tu miałeś siedzieć? Co za kartki? Reputacja? Okej, czyli tu możemy podejrzeć... Tak, co nam daje po prostu przymilanie się do odpowiednich frakcji. A widać, że idzie nam to całkiem nieźle, no. Bo rozmowa może wszystko. Tak? O, cześć. My savior. And the reason scars aren't feasting on my liver right this minute. Bloody scars. The spike in their activity has really thrown off my research. What are you working on exactly? I'm looking for a lost Arcanist text known as the Elysian Manuscript. It was inscribed by early members of our order and has been lost for generations. Some Arcanists believe that their writings could help us predict the behavior of Shaper instruments. Imagine knowing Ferelic will create firestorms or scorpions or shatter you into 1,000 pieces. We could keep people safe. Indeed. Every little piece of knowledge we can scrape together helps. You're making progress? The heroic work done by my assistants, may they continue to seek answers beyond this life, led to a discovery. Turns out there was a far more ingenious way to pass knowledge along. Invisible runes.
Invisible? Runes. Yes. How do I... Aha! I piqued your curiosity. You'll just have to continue on this adventure to find out, won't you? My, our research has revealed a potential site that may answer our questions. Just point me in the right direction. Tak nas tu podszedł. Arkanista Matthias dokonał odkrycia podczas poszukiwań manuskryptu elizejskiego. Znalazł miejsce, które może pomóc odkryć sekret pisma dawnych arkanistów. Zbada jego znalezisko, by zbliżyć się do odnalezienia manuskryptu. Ukryte wiadomości. Oczywiście to oczywiste, że arkaniści potrzebowali jakiegoś sposobu, by przekazywać sobie informacje. Sposobu znanego tylko im, żeby niezabezpieczona wiedza nie wpadła w niepowołane ręce. Arkaniści to naukowcy. To też już gdzieś przerabialiśmy. Akceptuj, wyjdź, zatwierdź. No dobrze. O kolego, to tych misji nam się tutaj zbiera. Ty chcesz jeszcze z nami porozmawiać? Ah, freelancer. What can Matthias Errol Sumner help you with today? I just wanted to see how you were doing. My research is progressing. I'm still alive and very happy about it. I intended to buy you a drink as thanks for the rescue, but then I remembered being banned from the bar. You're banned? Why? For, starting fights. Not proud of it, it just happened. One minute someone's mocking Von Blatt's theory of diurnal obsolescence, the next minute you got bloody knuckles. You know how it is. Yeah, I know what you mean. Emotions take over. Exactly. Sometimes old impulses take over. Old impulses? Growing up in the streets of Helios, you pick up some bad habits. Discourse, dialogue, civility, the Arcanist ways, those I had to learn. Lashing out is instinct. I didn't know you grew up on the streets. I don't advertise it. Everyone has a past. It's what you do now that matters. That's what I kept saying. I wanted to learn. I wanted to improve the world through knowledge. Still do. But it wasn't enough for some. They couldn't overlook my origins. Yet you persisted. Had to. Had to force open the doors they shut on me. Force open the door. The gateway, if the aperture could be widened and maintained. Oh, you're brilliant. But I didn't... Apologies. I meant me. I must pursue this train of thought. Talk later. Pogadamy później. Rzeczywiście, ten potok myśli. No to myślę, że my przeniesiemy się w okolice naszego tu marketu do Prospero. No, Prosperito, a tu jesteś. Moment, co? Sklep z dodatkami? Nie, jeszcze nie teraz. Freelancer. Thanks again for your help. Business is already looking up. Selling the thunder, huh? Hey, people laugh. But the uniform makes the soldier. Ever seen the Dominion? They know it. If you want to win a war, presentation is half the battle. A javelin's designed to intimidate, annihilate, exterminate, eradicate, and if you're really good, obliterate. You have to inspire fearful awe in your enemies. Plus, it's just cool flying in style. That it is. May as well have fun while you're scaring people. Figure there's a reason we call the suits javelins. Of course there is. Imagine if they called it a skewer or something. Oh crap, run! A squad of skewers is coming our way. Doesn't have quite the same ring. Not unless you're having a cookout. You seem pretty passionate about this. I love what I do. And it's important. I want to help the good guys win. When a freelancer shows up in their javelin, I want people to remember it. Your enemies will shudder, your allies will salute. Zauważ moją wielką giwerę? Nie, no, mocne wejście, smuka. Ale z giwerą. I like the sound of that. A little thunder and lightning to make an entrance. You get it. Why do people fear a big storm rolling in? Probably because it can kill you. That's right. There's power in that sky. And pain if you don't respect it. So you just let me know if I can fix you up with anything. A javelin's always got room for more thunder. Will do. See you around. Już nam coś wepchnąć chcieli. Dobrze, oj, maszyna czeka, ale ja bym był za tym, żebyśmy przygotowali sobie coś na dalszą podróż. Przy czym będzie to dość ciężka przeprawa, ponieważ do dyspozycji będziemy mieli wyłącznie pistolety, a także snajperkę. Ale grzechem by było nie przetestować tych nowych rodzajów broni w dalszym boju. I to chyba wszystko, co mogliśmy sobie dorzucić z nowości. No, może jeszcze nowy granat przyczepny. Niech się męczą. Wyrzutnia. Ach, tyle tych bajerów. No dobra, wyższy poziom brzmi lepiej, więc strumień iskier też całkiem kuszące. Sprzęt wsparcia,
No jak jest na 7, to przetestujemy i tarczę ochronną. Oczywiście można było niektóre rzeczy wytwarzać, ale chyba nie ma co kombinować. Sloty z następnym poziomem jak najbardziej będą dla nas dostępne. Udoskonalenie granatów, a może weźmiemy wentylowane silniki. Jak rozumiem, będziemy mogli sobie trochę więcej latać. Wracamy. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze tutaj w ogóle gra, bo może się podjarałem. Wracamy na grubo, a tu... Aha, wszyscy w Apexie siedzą. No i misja. Śledzona misja. Widzę ciemność. Odkryję wskazówki dotyczące run. Niech będzie. Jak najbardziej. I tak musimy to wszystko zrobić, jeżeli chcemy pójść dalej. No hej. Moment. My nie chcemy tu lecieć. Już za jakiś graczem się wybrałem, a tak naprawdę sekrety kryją się z tej strony. Coś nas tu ciągnie. O kurcze. Jakaś armatura fortu. No siema kolego, nie jesteś sam, chociaż nie odpowiadam za naszą spluwę. Umarzenie to może nie jest javelina, ale do następnego poziomu. Musimy coś zresztą wziąć z tej wyprawy ciekawszego. I znów pada. Czy tu kiedyś jest ładniej? O, dziękuję. Już jest ładniej. There's a low hum of power. I'm sure it's here. Some very aggressive wolves have taken up residence. Please, clear them out. That I can do. No dobra, pistolet całkiem sobie radzi z tymi przeciwnikami, ale jest wolny. O, legendarny. No ciekawe jak tutaj zaśpiewa nam legenda. A jak snajperka? Trochę mało amunicji w tym wszystkim się tu kryje. O! No jak? To, że niewidzialny, to jest już niezniszczalny? To? I've seen this before. It won't trigger without the right stimulus. Which is what? A shift in energy. We create a big enough change, the wires detect it, the marker triggers. Like a fire alarm? Exactly. That shaper object across from the marker is made for echoes. Got it. Let's build a fire. To co, spalić to drzewo? Omen, my chyba tego mamy w całym tu świecie poszukać. Tu jest kolega. Teraz dopiero zauważyłem ten sygnał, który... Oho. Tak skutecznie nam tu się gdzieś objawia. A, mamy cię. Pamiętamy. No tak to jest. Najgorsze, że to jeden z 12 jakoś tak... Nasi tu przyjaciele niespecjalnie się chyba... palą do ich zbierania. Mamy jakąś pomoc tutaj w ogóle? Pewnie, że nie. Nie no, dzięki kumple tam stamtąd gdzieś. Mam nadzieję, że nie próżnują, chociaż zbierają coś w międzyczasie. O, ktoś przyleciał z naszych. Bardzo dobrze, a ja bym się tylko wycofał. Pancerz odzyskać. No, snajperka wygląda całkiem. Tylko ucelować nie jest wcale tak prosto. How'd you learn about these hidden runes we're looking for? The moment I realized the great need for secrecy in our history, it opened up new ways to look at the research I already had. Podoba mi się w ogóle dźwięk działania tej snajperki, taki wytłumiony hałas. W kolejności chyba byśmy musieli tamto zniszczyć, jeżeli w ogóle o czymkolwiek myślimy. A druga sprawa, że przydałoby się znaleźć gdzieś w okolicy nieco więcej amunicji. Kabum. Don't let them stand in your way. Didn't plan on it.
Matthias, how did you do this work without freelancer help? Slowly, my fierce associate. Slowly. This task alone would certainly require many uncomfortable nights in the jungle. This book you're looking for? The Elysian Manuscript. Right. What do you think you'll find in there? Find? Well, Arcanists pursue the truth, but time twists truth, hides it. The manuscript is a window to a very old truth. Nie wiem, czy my jesteśmy gotowi na starą prawdę. Uwięzione echa. No dobra, jedyny problem, że my chyba byśmy musieli to podlecieć, odstawić, bo jak dobrze pamiętamy, to maksymalnie 3 w kieszeni, w tym czymś, gdzie to trzymamy, możemy przechować. Uwaga, zaraz robimy grubą rozróbę. Mam nadzieję. Mamy zapalniczkę już. No siema. Czyli jeszcze mały skok na dwójeczkę i możemy lecieć dalej z misją. Chodź kolego. Dostarcz to. Coś tam jakby biegało na dole. Pożeraczu. Takie ładne widoki jak w awatarze. Nie wiem, może powinniśmy im skoczyć, pomóc. No cześć. Zresztą więcej tajnych mocy przeróżnych. Nie no, jestem pozytywnie zaskoczony ze snajperki. A ty co tu zrobiłeś? My też takie coś mamy. Na szczęście przepuszcza to z tej strony, jest dobrze. Chyba jakby potrafiły strzelać. O, i koniec ammo. Pojawia się i znika ta ekipa. Domyślam się, to jakaś moc któregoś z naszych sojuszników, te takie błyski. O! Legendarny! On będzie nasz! Mój ci on! Mój ci on! No. Ho, ho. Czyżbyśmy byli w kwasie? O, właśnie. Broń na przyszłość. Ty, szarża! Spokojnie, a to więcej tych legend. Miało być tak miło. Jeszcze jakiś ktoś, coś gdzieś? Strange energy signature. So, runes, what are they? Secret writing, a technique lost and forgotten. To think the key to my work was right in front of me. Got it. I did. Oh dear, the energy is starting to fluctuate. Does that mean hurry? Yes. That should be enough. But I think I know how to find more of these runes. You think they'll help? Yes, I'll explain when we get back to Fort Tarsus, but first... Thank you. These runes hold the key to finding the Elysian manuscript. I'm certain. Nie no, spoko. Sprawnie poszło. Widzenie w ciemnościach. Podoba mi się. Kolego, o, uciekacie stąd? My też za 2 sekundy. I wtedy weszli oni, cali na biało plus my, tacy podrapani, ale... Żołnierz, medal stylu gry, egzekutor, artyleria... I to, co najbardziej cieszy. Kto najwięcej? Kto da więcej? No jest duma. Wracajmy do fortu. Dostaliśmy też masę modułów, nowych pukawek, więc nie zawahamy się ich użyć. Czym prędzej do kuźni? Dokąd chcesz się udać? O, może kuźnia. Od razu podmienimy broń. No są to 2 karabiny snajperskie, tylko problem polega na tym... A może nie, jeden jest szybkostrzelny, drugi zadaje potężne
obrażenia, więcej amunicji, amunicja 1. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w boju. Dorzućmy nam od razu jeszcze dodatkowy moduł, jakiś z tych wysokich. Zwiększa obrażenia wszystkich broni. O, czemu by nie? To już przy snajperce w ogóle byłby piękny układ. Ulepszone obwody, obrażenia w walce. Nie, tutaj jest dobrze. Tu jest dobrze, możemy jeszcze tak. Broń jest dobra. Granat, nie wiem czy nie wpadł, nie wpadł. Wracamy. W takim razie być może byśmy skoczyli jeszcze na jedną misję. Dostaliśmy jeszcze jedno zadanie, środki ostrożności od naszej koleżanki, więc grzechem by było tego nie wykonać. A przy okazji zobaczyć jak się spiszą nowe zabawki. Patching in Sentinel Bryn. Freelancer. Hello again. Sentinel Bryn here. Hi again, Sentinel. How are you? Fine, fine. The Arcanist space isn't far from your location. Keep an eye out for scores. Will do. Since this is our first mission, maybe we should talk, get to know each other? No, let's not. I'll let you know when I close the base. Alright. Moment. Misja może poczekać. To był niezły łup, którego nam swoją drogą brakuje. Tego ognia nam przede wszystkim brakuje. Mogliby więcej dać żaru. A drugie co, to się nam nie spieszy chyba jakoś tutaj. Już widać pierwsze zabawki. Znaczy zabawki. Co jest nie tak z tą snajperką? Dobra, wystrzeliło, ale jaki to ma późny zapłon. Wszystko by było fajnie, gdyby nie trzeba było trzymać tego nie wiadomo ile czasu. Odlatujemy stąd. Wyzwanie ukończone? A, dziękuję. Nie, trzeba sprawdzić tę snajperkę raz jeszcze. Ona jest naprawdę niezła, ale no sposób tak, bo... No właśnie, teraz już wiem dlaczego tak potężna była. Na takiego przeciwnika jak on? Na raz tarcza zeszła. Przypuszczam, że na drugi raz zszedłby i on. To znowu najgorszy, czy największy ból, jeżeli się trafi. O, to też ściąga nieźle. Największy ból, jeżeli się nie trafi, a naładuje wcześniej. No, i... no szkoda, przydałoby się tak wymieszać te nasze bronie na coś takiego, co działa naprawdę szybko. The Arcanists mess with them first? Maybe. I wonder what exactly they were studying here. We do this later. Najgorsze, że z tej broni musimy wycelować, jeżeli w ogóle o czymkolwiek myślimy, żeby tu zdziałać. Bo inaczej, no, nie strzela tak z ręki, czy... Chcą zrzucić. Z bara. Nara. Sayonara. Kto tu jeszcze? Mamy jeszcze sporo tych specjalnych możliwości, żeby korzystać. O, chodź tu. O, tak, takich jak ty lubimy. Zjadamy na śniadanie. Przeładuj. On by mógł nam pozwolić. No. Przetestować. Ładuj. Tak. Szkoda, że amunicji już zero. Ale nie na długo. O kurczę, to tylko jeden pocisk podnosi z ziemi. No daje do myślenia ta broń. Ale to raczej jakby grać ze znajomymi, to wtedy można jakieś dzikie harce uprawiać, a tak to różnie. Wszyscy? Taken whatever the Arcanists were studying. Probably. They're such pests. We've seen scars gather in an area not far from you. Check there. You got it. Check this out. O, jeszcze reputacja. This is more scar activity than I've seen in a long time. And I thought no one else had noticed. They're everywhere lately. They're not even people. Just gross... monster things ruining stuff wherever they go. Tell me how you really feel, Brett. Zawsze by można było przelecieć jeszcze przez taki wodospad. Co tu, gdzie, jak tam? O. Cześć ptaszki. O. I see your team discovered where the scars have been gathering. Look around for that missing Arcanist machinery. Już chyba o nas wiedzą. Watch out for scars while you're at it.
Czasem te pośrednie zabawki są lepsze niż ta główna broń. A gdzie są nasi przyjaciele? Bo chętnie bym tę kopułę, kapsułę, to coś ochronnego przetestował. To nie to, czego szukamy. O, tu jesteś. Not much around except broken sheep or bits. No signs of arcanists. We'll keep looking. Mamy szczęście, że trafiamy zazwyczaj na graczy, którzy są skupieni na akcji, a w mniejszym stopniu na wykonywaniu zadań tych takich fabularnych. Uzupełniamy się doskonale. Pniak. How about a scar cave instead of a scar shed? I can work with it. Well, there's one near you. Good place to hide stolen machinery. I'll find it and head in. I would hope so, yes. Chodź tutaj, te zrób tunel aerodynamiczny. Ochłodzisz nas. Zaginiona maszyneria. Mhm. A nie, to jest kwiatek. Czekaj, to nie jest wróg. A dziękuję. Mamy żar. Czekaliśmy na ten żar. Widzę, że tu headshoty warto im celować, przynajmniej tym mocniejszym, bo szramy to schodzą na raz, cokolwiek by nie dostały. O właśnie. Tylko amunicją się nie chcą dzielić łobuzy. Jedzą żelazo jak szalone. Ale żeby nam coś więcej z tego wpadło. O! Co? Zwiadowco? Kurczę, zmieniłbym broń, ale... Może... Nie wiem, czy to wielu naraz nie kładzie taki wybuch. Musiał to przetestować jeszcze. Podnieś, podnieś, podnieś. Jakie to jest piękne. Szkoda, że tak kosztowne, ale o! Tak, to chyba kładzie wielu naraz, więc... Na większą grupę to też jest... Całkiem niezła zabawka. A oni lubią się tak pojawiać większymi ekipami. To jakby dobrze rozwiązać. To gościa nie ma. Nie żyjesz. Ty ktoś tam, coś tam. No właśnie. Tarny pogromca. Podnieś, podnieś, podnieś. Zostaw nam go. No i. Tyle z przyjemności. No i co ty taki ociążały? To jest cel. Natanie, zmiana broni. Panie, jaki profesjonalny wyścig. Kto pierwszy, ten lepszy, tak? O, o! Przyjaciele, czekajcie! Not good, not good! Zdecydowanie not good! Ty nie potrafisz latać. Mino, idź od nas. Patrzę, gdzie są nasi, bo... Można by było... Kapsułę przetestować nareszcie, ale można też... Fium, 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 masowe. I jeszcze to i to. O, nic mu to nie zrobiło. Jakie to dobre. Chodź, egzekutorze. No nie wierzę, że akurat przeładowanie... Teraz, jak już mieliśmy go... No! Lubię takich tutaj powalać. Panowie, czujecie się źle? To może zróbmy kapsuła! I co? Haha, wybuch nic nam nie zrobił. No kapsuła całkiem, całkiem, chociaż jeszcze nie wiem do końca jak działa. Znaczy zakłada, że w środku byliśmy bezpieczni, tak? Możemy tak...
Bring it back. Mam go. A, moment. Przecież to tu jest chyba. Ktoś to podnosi? Pająk, zasłaniasz coś, mam wrażenie. Coś istotnego dla nas. Powinniśmy dostać tytuł złomiarza. O! Cześć, pajączki. Were those scars deliberately trying to force a Shaper artifact to create scorpions? Maybe? That's so strange. They normally just scavenge. I'll put it in my report, and, thank you, Freelancer. This was a huge help to the Sentinels and to the fort. Nice working with you, too. Yes, well, maybe we'll work together again sometime. Maybe. See you around, Bryn. Czyli co? Widzimy się na podsumowaniu. Medal stylu złomiarz, punkty szalone nam tutaj wpadły, ale jeszcze, no właśnie, nagrody. Nareszcie karabin szturmowy, więc od następnego odcinka będziemy mogli robić piu, 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 chociaż przyznam, że nie wiem, którą snajperkę chętnie bym zostawił z nami na dalszą przygodę. Widzę, pistolet też doszedł, ale pistolety nie były aż takie fajne. Kurczę, ta jedna potężna, czy ta właśnie mniejsza, ale też ściągająca na raz tych pojedynczych przeciwników. O tym pomyślimy w kolejnym odcinku. Okay, I'll be there. Owen? Tam też pogadamy z Owenem, ponieważ stara przyjaźń nie rdzewieje. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.